Kilka informacji oraz cen i mitów na temat monet i banknotów. 1 grosz 1949, 400 milionów sztuk nakładu. Słuchajcie, wartość 1 zł, a czasami nawet mniej, za 1 zł kupicie kilka sztuk w stanach menniczych. Zachowało się tego multum. Pomyślcie sobie, ile przypada groszy na jednego mieszkańca Polski, dlatego ta moneta nie jest nic warta. Ja wiem, że 49 rok to robi wrażenie na mnie, też to robiło kiedyś wrażenie, jak byłem mały, ale niestety ten rocznik i ta moneta nie jest nic warty. Moneta 50. rocznica wojny obronnej narodu polskiego, nominał 500 zł, 10 milionów sztuk nakładu, cena 1-2 zł maksymalnie, w jakichś ideałach może więcej, jest tego tyle. Często trafiam na te monety, większość z Was takie posiada, niestety niewiele warta, a nawet bardzo ciekawa. Kolejny micik, moneta z bez znaku mennicy jest zawsze więcej warta, niestety nie, tylko 10 groszy rocznik 73. Tutaj mamy złotóweczki 78, już przybliżenie jest, jakby ktoś nie wiedział, jak wygląda znak mennicy, a jak bez znaku mennicy, to oznacza tylko tyle, że moneta była bita poza granicami państwa polskiego, w Leningradzie albo w Kremnicy, na Czechosłowacji. Słuchajcie, tylko 10 groszy 73 roku, reszta jest traktowana tak samo. W zależności od nominału i od stanu monety nie świadczy to o niczym, że nie ma znaku mennicy. Nie jest to żaden unikat ani nic takiego. I tutaj kultowa moneta Solidarność z roku 90, nominał 10 tysięcy złotych, 15 milionów sztuk nakładu. O czym świadczy, każdy odłożył wartę złotóweczkę 2 w idealnych stanach, bez rys, bez niczego, nie taka, taka jak tutaj jest, widzicie na filmie, to jest warta góra 1 zł. Zobaczmy sobie awers. I mówię tutaj o nominale 10 tysięcy złotych, słuchajcie, z miedzioniklu. 100 tysięcy złotych, jeżeli ktoś ma Solidarność większej średnicy, to tak, to jest moneta srebrna i warta na chwilę obecną, koniec listopada 2021, około 170-180 zł. Natomiast te 10 tysięcy, tak jak powiedziałem, złotóweczka. I rozprawmy się z ostatnim mitem, teraz to już typowo, zwracacie na to uwagę, krąży to codziennie to samo, jeżeli banknot ma rosnące numery, w sensie, że te cyfry są coraz wyższe, jak to widzicie na dole, to czy to jest destrukt? Podstawowe pytanie, nagminnie powracające. Nie, to nie jest destrukt, mówię jeszcze raz. To jest banknot typu emisji 94 roku. Tutaj powyżej już macie normalne cyfry. To jest emisja 2015 roku. Teraz spójrzcie. Emisja 2015, prezes podpisał. A tutaj emisja 94 rok. I to jest norma. O wartości banknotu świadczą numery. Jakbyście tu mieli same zera i na końcu czwórkę, to tak. Albo same czwórki, same dwójki. Myślę, że większość tych mitów takich podstawowych Wam nakreśliłem. Póki co ja Wam dziękuję za uwagę. Jak macie jeszcze jakieś pytania, pisać, stworzymy mity, część druga. Trzymcie się i na razie. Hej. Za dzieciaka zawsze robił na mnie wrażenie ten jeden grosz, ten rocznik 49 i nie tylko jeden grosz. Inne nominały 49 też.